Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Pytałem was na fejsie, czy chcecie unboxing tej myszki, którą wygrałem na IEM-ie za turniej w Smajcie. I teraz odpowiedzieliście, że chcecie. No to co? 3 dni po IEM-ie jeszcze nie odpakowałem. Także nie zwracajcie uwagi na moje poharatane biurko od Kniwa. Kniw, Karambit Fate w ogóle, Stat Track, Unsub w ogóle. Dobra. Koniec off-topu. Wracamy do myszki. To jest myszka Gaming Mouse Inceptor DS100 od firmy MSI, którą załatwił set nasz w ogóle... Rady boskie. Nasz w ogóle Hyper Carry, przewodniczący i tak w ogóle. Dobra, pozdrawiamy pana. Ta myszka ma 3500 DPI, ma lasery, ma 7 przycisków. Z tego co wiem, można zaprogramować. Tutaj co piszą, ma... jest to myszka na USB. Ma kabelek taki... taki jak widać tutaj, o... parę słów o myszce, co tu ma jeszcze ta myszka. No ma takie specjalne powłoki, żeby się nie ślizgała. Także to jest myszka typowo do gamingu. Frame rate 6600 FPS-ów. Tu macie trochę o niej. Przepraszam za mój głos, że tak pokasuje i tak dalej, ale jeszcze jestem trochę chory po IEM-ie. Każdy wraca, ja tam jechałem chory i wróciłem trochę chory. Macie trochę informacji o tej myszce, ktoś sobie może zastopować, nie? Teraz. Jak wygląda pudełko? To co, chyba przechodzimy do openingu, nie? No to jadymy. Dobra, jak to teraz się otwiera? To jest urany boskie, plomba, żeby nic nie uszkodzić. Dobra. Tak w ogóle... oj, rany boskie. Dobra, otwiera się. Ta myszka to jest chyba w granicach 150 zł, koło 100, 150 max. Tego co wiem. O, here we go. Moja stara myszka to jest taka myszka. O, taka me. I także nie opłaca mi się tej myszki za bardzo pylić i zdać. Tak bym jej nie pylił, bo... no bo po co? Także tak jak miałem sobie... zamiar otworzyć. O! Bardzo fajna. Od razu bardzo fajna w dotyku, wam powiem. Będzie się fajnie trzymała w dłoni. Tutaj na pierwszy rzut idzie od razu myszka. I mówię wam, zajebiście się trzyma w dłoni. Jest bardzo fajna. Bardzo poręczna. Nie to co ten mój kloc taki dupny. Scroll bardzo fajnie chodzi. 7 przycisków. Antypoślizgowe od razu, te tkanki antypoślizgowe od razu też czuć. Model name, no tu parę informacji o tej myszce. Kabelek od razu widać z tym całym włóknem tutaj, USB pozłacane. No, także scroll też naciska. Naciska się i... Solidne. Te przyciski, tylko zastanawiam się, które przyciski można programować. Czy to wszystkie je można programować? Jaki jest kombinacją klawiszy, czy jako? Dobra, nieważne. Co mamy dalej? Myszkę na razie na bok. Kniwa też na bok. Co jest dalej? No tu już jest jakiś manual guide z tego co widzę. Pierdolę. Czyli tu jest teraz płytka. Tu jest manual guide, ten dla zielonych, to ja nie chcę. I płytka, czyli pewnie ze sterownikami i z softwarem, żeby programować te przyciski zapewne. Ja. Jakieś naklejeczki. Co to kurwa jest?
A chuj wie co to jest, dobra. Nieważne. Także to chyba było na tyle, nie? Co by tu jeszcze móc powiedzieć o tym? No, że chyba teraz przejdziemy do testu tej myszki, bo więcej tu już chyba wszystko powiedziałem o tej myszce. Także chowamy. Tak wygląda myszka, a łóżko jeb. Dobra, jeszcze manual se przejrzymy. Czy jest to coś ciekawego? Tak, tu jest jednak, tu jest ten software. Z tego co widzę, można programować wszystkie przyciski chyba. 7 przycisków tutaj jest. System requirements, czyli wymagania systemu. Wstęp. Użycie software'a. Dobra, nieważne, to wam to szybko pokażę. Żeby nie było. Dobra, jadymy test Sterina robić. Także widzimy się za chwilę, hoplej. Dobra, moi drodzy, znajdujemy się właśnie w CS-ie. Nie gramy w Smite'a tylko dlatego, że jest patch notes wprowadzany właśnie. Dlatego przetestujemy sobie nową myszkę na Counter-Strike'u. Od razu mówię, że ja w CS-a to ja jestem unranked brązik. Dlatego proszę nie spinać dupy. Także jadymy. Hop. Pierwsze wrażenia z myszki są dość fajne, że nie powiem, że nie. Hoplej. Co jest, kurwa? Także powiem, że ciekawie się mi na niej. Na tej myszce gra. Mam nadzieję, że nie nagrywa się nic za głośno. Jeszcze just to be sure przyciszę wszystko. Just to be sure przyciszę. Just in case. Can not find window. Już masz window, hej. Tak, refleks, kurwa. Tygrysa. Hop. He? Juksy. No, Kasie, sprytku. Ara. Ten dźwięk, to taki boing mi się kojarzy, że z 1.6 jak się na Pokemoda grało. AWP sobie wezmę, właśnie. Z kacha nie umiem strzelać, a AWP mi się fajnie zawsze grało. O-o. O-o. Virtus Pro. Jakieś tam cyka blejaty gadają. AWP ma, wiedziałem, że ma AWP, to powinien być bardziej w ruchu. Ale buła siadła. Z full auto. Na respiu. Ja pierdolę te moje strzały. Nie ma, kurwa. Na kosy. Wydupcaj z tym takiem. No steka szczelo, nie? Czy z czego? Nie, chuj wiesz czego. Jedne co jest ten. Jeszcze u mnie taką słabością to to, że ja podczas strzelania mam sztywną rękę. I to mnie boli. Widzicie, kurwa, jaką mam sztywną rękę? Kurwa, nie widział.
Dobra. Także miał być unboxing myszki, a przekreśliłeś to w gameplay w CS-a. No ale dobra, to jeszcze. Także pierwsze wrażenia z myszki są całkiem w porządku. Aaaa, boli! Dobra, AWP biorę, kurwa. AWP biorę. Nie to. Ze snajperek wolę strzelać. Za tu wejdę. Very good. Co jest? A kurwa, się za mną odrodził. Także tego. Rozpierdolił, ja jebie. Czeko, jo cię proszę. Wiem, że to był mój tamten na długiej. Chciałem jeszcze iść do niego, bo nie wiem co robić. Ala lej, 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 la. Jebej, jebej, dobrze. Juksy hard. Awupa. Urwa, szybszy był ułamek sekundy. Dobra, ostatni. Ostatni kill jadę mnie. Spierdoliłem. Jeden. Dobra, ostatni. Dobre, teraz ostatni. Ja pierdolę. Kurwa! Nie, teraz naprawdę ostatni. Ale teraz to już naprawdę ostatni. Co chcę zabić w końcu? Czekaj, kurwa, ustój. Dobra. A co za piąstka? Dobra, pierdolę. Ostatni to miał być. Dobra. Także ludzie, widzieliście, nie jestem za pro w CS-a, ale troszkę coś tam próbuję. Także myszka całkiem w pożądalu, fajna. Nie mówię, że nie. Będę sobie na niej teraz pykał. Jak chcecie, w adnotacji w opisie macie link do odbioru nagród. Która tam była, centka odebrała smoczka, tam jakiś kolega nasz odebrał podkładkę, ja odebrałem myszkę, tam jeszcze taki krótki podsumowanie odebrania nagród, znaczy wywiadzik z wygranymi, tam kolega wszystko filmował, także możecie sobie obczaić, także trzymajcie się, do zobaczenia, hoplej!